Witam Państwa ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika Dzień. Jest z nami pan dr Krzysztof Kawęcki, politolog i historyk. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, no seria podwyżek, rozkręcająca się seria podwyżek energii, to dopiero początek tego, co nas czeka. Te podwyżki cen energii, które już obserwujemy, jeszcze nie obejmują tak zwanego ETS-u drugiego. Oprócz cen energii, no to drożeje woda. O, tu proszę, bank należący do niemieckich właścicieli pisze tak, opłaty za wodę mają być skonstruowane tak, by zachęcać do jej oszczędzania. To cytat z Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury i komentarz banku. Nareszcie, panie doktorze, no czy rzeczywiście... dlaczego rząd, krótko mówiąc, nie robi nic, żeby z tą falą podwyżek cen energii no, jakąś przynajmniej ograniczyć, bo to już wpływa na wysokość inflacji, przypomnę, ponad 4%. To prawda, tutaj mamy do czynienia rzeczywiście ze wzrostem cen w różnych obszarach, no właśnie między innymi prądu, co zresztą nie jest zaskoczeniem, bo były oczywiście wcześniej, kilka miesięcy wcześniej różne zapowiedzi uspokajające ze strony przedstawicieli rządu. Tymczasem wiadomo, że te podwyżki, ten wzrost cen będzie od 1 lipca. Zresztą Polska i tak należy przejść do krajów, gdzie te koszty energii i dla odbiorców indywidualnych, i dla przemysłu są jedne z najwyższych w Europie. Natomiast cóż, no mamy do czynienia z jakimiś takimi tylko, powiedziałbym, bardziej gestami słownymi, uspokajającymi. Teraz mówi się o tak zwanym bonie energetycznym, czyli tej dopłacie, która ma w założeniach od 1 sierpnia wejść w życie, ale tak naprawdę nie wiem, czy samorządy chyba jeszcze nie mają pieniędzy, więc jaka jest sytuacja, jak to ma wyglądać. A poza tym, że tak powiem, na waciki wystarczy, bo to tak około 30 zł. To. Dokładnie tak, bo to jest rzeczywiście zupełnie symboliczna jakaś kwota, która ma tylko chyba, nie wiem, no, bardziej wymiar chyba propagandowy. A zatem no, taka jest sytuacja. Natomiast cóż, no, teraz mówi się o oszczędzaniu wody. Telewizja przejęta publiczna przez ekipę Tuska, o ile pamiętam, ten jeden z prowadzących chyba w pierwszym wydaniu, no, nazwijmy, dziennika telewizyjnego, mówił o tym, że ta informacja, która będzie przekazywana, będzie taka przejrzysta woda właśnie, będzie będzie no, pełna ta informacja. No, jest tak czysta ta woda, że nikt jej oglądać nie chce, mówiąc krótko, ale kosztuje rzeczywiście sporo pieniędzy, bo to ponad 3 miliardy już. No dokładnie, więc tak ta sytuacja wygląda. Natomiast no cóż, jak wynika tutaj z badań opinii publicznej prowadzonych przez różne ośrodki, to kwestie właśnie te gospodarcze, te zagrożenia związane właśnie z podwyżkami cen różnych artykułów stanowią dla Polaków no, największe jakieś takie, wywołują największy niepokój. A zatem chyba mamy do czynienia, że cóż, no, ten program Igrzysk, kierowany oczywiście do własnego twardego elektoratu, naprawdę już się kończy i nawet ten tak zwany twardy elektorat no chyba już nie będzie kupował tylko właśnie tych igrzysk, tylko... Panie chyba... doktorze, bo ta spirala cen energii, ona dopiero może ruszyć, no, mam na myśli możliwą perspektywę zamknięcia elektrociepłowni i kopalni w Turowie, bo to jest 8% polskiego bilansu energetycznego. Pan prokurator generalny Adam Bodnar powiedział, że nie ma podstaw do wnoszenia kasacji, no tym samym pokazuje, że no, poddaje partię walkowerem. No tak, ale wiemy jaka była polityka, jakie były oceny, jakie było stanowisko Platformy Obywatelskiej jeszcze przed wyborami, jeszcze w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi na przykład właśnie o Turów, czy
czy inne zagrożenia i niekorzystne różne tendencje, które dotyczyły, no powiedziałbym, kluczowych kwestii dotyczących właśnie polskiej gałęzi przemysłu i także bezpośrednio odnoszących się do życia obywateli. No więc to po prostu lekceważono, więc nie Polski. Panie profesorze, tylko to jeszcze się dzieje w sytuacji, kiedy rząd Donalda Tuska jest największym rządem w historii. Dzisiaj został powołany jeszcze dodatkowy sekretarz czy podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury. No, nie oszczędzają sobie na wydatkach również działania polskiego parlamentu, który, no, jak tak patrząc na urobek tak zwany legislacyjny, to nie bardzo się przemęcza. No tak, mamy tutaj też informację o tym, że następuje rozbudowa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Coraz więcej osób jest tam zatrudnionych. No więc mamy tutaj oczywiście z takim rozrostem daleko idącym administracji rządowej. Jednocześnie chyba rzeczywiście tych stanowisk różnych pełnomocników przeróżnych zapewne będzie coraz więcej, bo takie też będzie pewnie zapotrzebowanie wynikające z polityki na przykład unijnej dotyczących różnych właśnie kwestii polityki brukselskiej. Więc no cóż, rząd, który zapowiadał, przypominam, że zapowiadano właśnie ograniczenie tej właśnie administracji rządowej, która no, według tych ocen właśnie Platformy Obywatelskiej, polityków Platformy Obywatelskiej była nazbyt rozbudowana w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy. Okazuje się, że jednak teraz pieniądze są na te właśnie, no już powiedziałbym, bardzo, bardzo rozbudowaną właśnie administrację i przeróżne etaty. No więc jest to zjawisko oczywiście daleko idącej niegospodarności ze strony właśnie rządu Donalda Tuska. I to pomimo hucznych zapowiedzi właśnie ograniczania administracji, oszczędności na aparacie biurokratycznym, no, dzieje się dokładnie odwrotnie niż treść tych zapowiedzi. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, politolog, historyk, był moim państwa gościem. Kłaniam się, panie doktorze, a państwa zapraszam na flash informacyjny Republika Teraz.